O marnotrawna kobieto, tutaj pisze, że uwielbiasz mnie, a tu się nie zgadzasz. Dzięki ci, ale ja robię w odwrotnej kolejności, czyli od końca idę, czy od tych najmłodszych filmów do najstarszych i robię taką sekcję, tak, sekcjami idę i dzięki ci za ten wpis i cieszę się, ale już ci tyle naopowiadałem tutaj w tych poprzednich filmach 1, 2, 3, także starczy i dziękuję jeszcze raz. Droga kobieta spod znaku Skorpiona, nie ma gadania. Ja zawsze miałem sentyment do tego znaku i zawsze jak słyszę kobieta spod znaku Skorpiona, to aż mi serce mięknie. Bo kiedyś tam były takie czasy, właśnie to, co kiedyś tutaj opisuje, te tragiczne sytuacje, to właśnie wieczna moja narzeczona, tak to nazywaliśmy. W towarzystwie wszyscy wiedzą, moi znajomi, o kogo chodzi. Odeszła już w krainę cienia, ale na własne życzenie. Pozostawiła swojego syna. Ten syn chyba podąża za nią. Tak mi się wydaje. I zawsze była niespełniona. Pod każdym względem. Nawet moi koledzy zawsze mówią, dlaczego ty z nią utrzymujesz kontakt, dlaczego coś tam. Ponieważ była taka nietuzinkowa, że studiowała teologię, studiowała filozofię i to na uczelniach katolickich. I to ona na najwyższym poziomie, zresztą przez nią też poznałem całą tutaj trzeba i to no nie chcę mówić, że ale freudyzm właśnie przez tą koleżankę ona mnie nauczyła tego freudyzmu. Ten freudyzm nawet wręcz ona była zafascynowana i osobami, które wprowadzały ten freudyzm tutaj w Polsce. Ja potem przeszedłem już przy poznaniu astrologii do Carla Gustava Junga, czyli przeszedłem na jakby dalszy etap z tym, że tutaj nie chciała się pogodzić z tym. Jednak uważała, że freudyzm jest bardziej bliski, no ale to jest bliski erotyzmowi. No bo skorpiony są erotyczne. Potem moje spojrzenie na skorpiona to przez film Desperado, zarówno ten pierwotny, jak i ten drugi, i ten, który jest najbardziej znany. I potem jeszcze przez wiele, wiele takich sytuacji, kiedy miałem do czynienia z tą medycyną, taką, tą nazwijmy to, z pogranicza życia i śmierci, to znaczy tutaj mówię o śmierci, o raku, czy też z osobami, które są anestezjologami, rozmowa z nimi i prowadzenie tego podejścia i reanimacji, tutaj ułatwiania sobie, znaczy tutaj napięcia tego, czy pacjent będzie, czy nie będzie, żeby się nic nie stało, ta cała otoczka i wtedy, kiedy następuje ten atak, że musi przejąć reanimację i zwycięża to. To jest wielki sukces, że pacjent nie odszedł. Kiedyś właśnie tutaj mój kolega, który jest anestezjologiem, piekielnie zmęczony. Nawet nie miał siły wsiąść do samochodu. Prosił, akurat ja nie prowadzę samochodu, nie mam prawa jazdy. Jeszcze. Ja zadzwoniłem po kolegę naszego, żeby odwiózł go do domu z tym samochodem i wróciliśmy razem w dwójkę. Bo odwieźliśmy go do domu, bo był tak wykończony. Bo ratował.
ratował. Bardzo go cenię. Dzisiaj opuścił nasz kraj. Ze względu za nie tylko na finanse, bo to nieprawda, raczej na politykę, którą tutaj się uprawia, medyczną oczywiście. Ponieważ został lekarzem tym, który uwierzył w tą duszę. I to, co jest najpiękniejsze w medycynie. Czyli tak leczyć, żeby nie leczyć. Czyli placebo, tak? Czy nazwijmy to w tą medycynę, która jest medycyną niekonwencjonalną, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, a w rzeczywistości medycyną tą profilaktyczną, nazwijmy to w prosty sposób. Czyli ta, która nie pani Goździkowa powiedziała, który lek mamy wziąć, tylko ta pani, ta baba od ziół, która mówiła, że te ziółka pomogą ci na to. Cholerny świat pomogł. Czy mam jeszcze długo pić te ziółka? Bo pomogły. Nie przestań, bo przestaną działać. No więc tak jest. A kto nie zna się imienia Lianego, który tutaj umieściłem na blogu. I jeszcze kilku rzeczy. No cóż, rozgadałam się. Trzymaj się, powodzenia. Dzięki za ten wpis przemiły. Ale tak od góry czytając, to troszeczkę mam łezkę w oczku, wiesz. Dzisiaj z nikim tak głęboko bym nie mógł przeprowadzić analizy, jak właśnie z tą koleżanką. Skorpionem. Jej dzisiaj nie ma. Kiedy siedziałam wieczorami u mnie w domu. Odprowadzałem ją często już po świcie, już dzień. Potem żeśmy pracowali razem przez wiele lat. Wszyscy myśleli, że my jesteśmy narzeczeństwem czy małżeństwem. Nawet kiedyś jedna z przełożonych moich wezwała mnie na dywanie, że ja albo ona. Ja odszedłem, ją zostawiłem. W pracy. A nie dlatego odszedłem, że to, bo mogłem zostać. Tylko że ta praca mnie się znudziła. Wiesz, pracować w internacie jako wychowawca już miałem dosyć. To była praca tego właśnie, gdzie poznałem niesamowite życie ludzi, historię. I to było uzupełnienie mojej astrologii, gdzie dzisiaj nie znam tych życiorysów. Oczywiście, szkoda, bo przecież te dane miałem, ale nie spisywałem. Już wtedy dbałem o RODO. Ale została pamięć i wiesz, i te historie, jak one opowiadały, jak spotkali się. Znaczy inaczej. Przyszła do mnie dziewczyna, która była z domu dziecka. I mówi, że jestem. A ja mówię, po co będziesz opowiadać wszystkim dookoła? Nie mów. To nie jest istotne. Najważniejsze, że jesteś, że żyjesz, że jesteś wspaniałą dziewczyną. Pracuj normalnie, nie wygłupiaj się. Pół roku później przychodzi chłopak i mówi, proszę pana, panie Ryszardzie, mam wielki kłopot. Poznałem tutaj dziewczynę, zakochałem się. Tylko wie pan co? Jedna wada jest. Ja jestem z domu dziecka. Historia z łezką w oczku, ale taka typowo skorpioniasta. Słuchaj. To pan. Kiedy wezwałem ją do swojego pokoju, on siedział, ona była przerażona, o co chodzi.
bo to się równało z zakazem jego wchodzenia do internatu. I ja mówię tak, ja wychodzę z tego pokoju, a wy sobie powiedzcie raz w życiu po raz pierwszy prawdę. I bez żadnych ogródek. Tylko kawę na ławę. Jedno drugiemu. Ja nie będę tutaj uczestniczył w tym ringu i możecie się pobić pod jednym warunkiem, że nie zniszczycie mi biurka i nie zniszczycie mi tej szyby na biurku, ponieważ mieliśmy takie szyby, żeby było czyściej. No, a pod nią były takie pocztówki. Straszna rzecz, bo zimna była ta szyba cały czas. Ja nie lubiłem tej szyby. U kolegi była ta szyba na biurku, u mnie było czyste biurko. Ale ja za to miałem to takie tablo, tak, to takie coś, tylko granatowe miałem. Czy tam jeszcze jakiś brysol rozłożony, bo ja lubię sobie rysować jako plastyk, nawet tam rysowałem, a także grafiki. Bardzo dużo w wolnych chwilach robiłem grafik. Tam sobie rysowałem. Oczywiście czarno-białych, to był jak to w pracy, to można tylko czarno-białe, no nie? I w tuszu, czyli też takie skorpioniasty. I tak to się stało. Także potem wzięli ślub. Dzisiaj dziecko już ma 17 lat. To jest ta historia. To są właśnie te skorpioniaste sytuacje. Kiedy jest pogranicze przejście z przejścia, wiesz. Takie jest życie. Trzymaj się, powodzenia i wszyscy trzymajcie się. I życzę Wam takiej samej chwili w życiu, tych skorpionastych, które ratują sytuację. Czołem.